Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w zacnym gronie, żeby dalej rozmawiać na temat cyberbezpieczeństwa. Już pierwsze nasze spotkanie zakończone tą publikacją miało dość spory odzew i okazało się, że potrzebne są dalsze odsłony tematu, druga, może trzecia. W związku z tym zaprosiliśmy do debaty przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Innowacji, pana Pawła Masiarza. Zaprosiliśmy, żeby wyjaśniła nam pewne prawne aspekty, naszą stałą współpracownicę w zakresie prawa, panią mecenas Katarzynę Fortak-Karasińską. Zaprosiliśmy również do dyskusji pana doktora Jakuba Sytę z Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej, akademii, która i w poprzednim naszym spotkaniu brała udział i dzieliła się z nami swoją wiedzą. No i wreszcie dwóch ekspertów z stałego naszego partnera w zakresie informatyki, elektroniki, czyli Comenord. Są nimi pan Maciej Wiśniewski, dyrektor do spraw rozwoju e-zdrowia i opieki społecznej, i pan Adam Majewski, dyrektor działu technicznego, członek zarządu firmy Comenord. Dzień dobry, witam wszystkich. No a przede wszystkim witam członków dwóch organizacji, czyli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Pracodawców Medycyny Prywatnej, z którymi temat cyberbezpieczeństwa, zresztą i nowe tematy, które się pojawiają, robimy od pewnego czasu wspólnie. Jeśli mogę prosić o pana dyrektora Pawła Masiarza o odpowiedź na pytanie, jaki jest pogląd Ministerstwa Zdrowia na temat cyberbezpieczeństwa w sektorze prywatnym i na co możemy liczyć, na jakie wsparcie nasi członkowie mogą liczyć w tej kwestii. Dzień dobry, nazywam się Paweł Masiarz, jestem zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia to właśnie Departament Innowacji, poza rozwojem systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, zajmuje się również kwestiami cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwa, które dla rozwoju e-zdrowia stało się krytycznie istotnym aspektem naszego życia. Wraz z rozwojem systemów, wraz z rozwojem przepływu informacji w postaci elektronicznej, bezpieczeństwo tego przepływu jest niezbędne, dlatego żeby zachować ciągłość działania podmiotów leczniczych, ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych. Po incydentach cyberbezpieczeństwa, które obserwowaliśmy w przeciągu ostatniego roku, widać, że to, że podmiot leczniczy może funkcjonować bez systemów informatycznych, to już jest mit. W tym momencie, kiedy przestaje działać któryś system, kiedy dochodzi do ataku cybernetycznego lub po prostu awarii systemu, podmioty lecznicze, szpitale zaprzestają przyjmowania pacjentów, nie są w stanie zachować ciągłości udzielania świadczeń. To też od co najmniej roku Ministerstwo Zdrowia prowadzi działania, które umożliwiają podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa szpitali. Wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia dla szpitali została przeznaczona kwota 500 milionów złotych na to, żeby podnieść poziom ich cyberbezpieczeństwa. Te pieniądze są nadal możliwe do pozyskania poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dotyczą wszystkich szpitali, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, niezależnie od tego, jaka jest struktura właścicielska, czy to są szpitale prywatne, czy publiczne. Każdy ze szpitali może takie dofinansowanie uzyskać. Pojedyncze dofinansowanie jest z rzędu od 300 do 900 tysięcy. Te pieniądze nadal są możliwe do pozyskania. Zachęcam w szczególności Państwa, którzy dotychczas z tego dofinansowania nie skorzystaliście, abyście złożyli wnioski, przeprowadzili projekty i podnieśli swój poziom cyberbezpieczeństwa. Finansowanie jest bardzo ważne, natomiast finansowanie inwestycji to jest jeden element.
inwestowanie w ochronę, w systemy bezpieczeństwa, w ochronie zdrowia, to nie tylko jednorazowy zakup i zapomnienie o tym, że cyberbezpieczeństwo istnieje. To jest ciągłe podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa, kształcenie personelu medycznego, kształcenie pracowników administracyjnych, pracowników IT, bo cyberbezpieczeństwo to działanie zespołowe, działanie wszystkich pracowników podmiotu leczniczego. Ze strony Ministerstwa Zdrowia staramy się Państwa wspierać także wskazywaniem właściwej drogi do tego, żeby to cyberbezpieczeństwo podnieść. To są rekomendacje, które zostały opublikowane przez Centrum E-Zdrowia, plan dla rozwoju cyberbezpieczeństwa w podmiotach leczniczych, gdzie jest wskazane, z czego powinien się taki system cyberbezpieczeństwa składać. Jest zaproponowane, jaka powinna być droga do tego, żeby to cyberbezpieczeństwo podnosić, tak żeby nie pozostawiać Państwa takim szerokim tematem, który jest niedoprecyzowanym, ale żeby pokazać pewną drogę. Na pewno tymi największymi zagrożeniami, z którymi teraz się mierzymy, to są ataki typu ransomware, ataki, które są nastawione na uzyskanie korzyści finansowych przez atakujących. Są to działania, które są współczesnym terroryzmem. Ktoś włamuje się do Państwa systemu, zabiera Państwa dane i mówi, że odda te dane, ale jeżeli zapłacicie mu okup. Oczywiście warto dbać o to, żeby do tego ataku nie doszło, natomiast jeżeli już do tego ataku dojdzie, kluczowym jest to, abyście Państwo posiadali kopie zapasowe swoich danych, tak żebyście mogli swoje systemy odtworzyć. Również na stronach Ministerstwa Zdrowia znajduje się rekomendacja, komunikat z rekomendacją mówiącą o tym, w jaki sposób podejść do budowania systemów kopii zapasowych, żeby te kopie były skuteczne. Bo to też na przykładzie ostatnich incydentów widzimy, że te kopie wprawdzie są wykonywane, ale przez to, że są wykonywane w sposób błędny, nieskuteczny, one również są szyfrowane i również jest problem z tym, żeby z tych kopii odzyskać dane. Więc zapytajcie Państwo swoich pracowników działów IT, czy te kopie wykonują właściwie czy w przypadku wystąpienia incydentu, w przypadku awarii systemu będziecie w stanie przywrócić swoją działalność. Także wspólnie z Centrum E-Zdrowia wydajemy kolejne rekomendacje związane z cyberbezpieczeństwem. Rekomendacje, które są związane z bieżącymi incydentami, związane z tym, co na bieżąco dzieje się w cyberprzestrzeni. Zwracam Państwa uwagę, aby te rekomendacje wdrażać, bo to finalnie pomoże Państwu w tym, żeby utrzymać ciągłość działania Waszych systemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam teraz pytanie do pani mecenas Fortak-Karasińskiej z kancelarii FK Legal dotyczące konsekwencji. Z jakimi konsekwencjami powinny się liczyć podmioty lecznicze, w tym szpitale, w przypadku wystąpienia incydentu kryzysowego czy cyberataku? Czy odpowiedzialność, jaka odpowiedzialność ciąży na właścicielach lub osobach zarządzających szpitalami? Bardzo proszę, pani mecenas. Dziękuję bardzo za zadane przez pana prezesa pytanie dotyczące konsekwencji ataków hakerskich dla podmiotów leczniczych, szczególnie dla szpitali. To bardzo ważne pytanie, bo te konsekwencje i skutki są bardzo poważne. I występują na bardzo wielu płaszczyznach. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak daleko mogą sięgnąć i dotyczyć bieżącej działalności szpitala. No niestety tak to się zdarzyło i statystyki na to wskazują, że cyberprzestępcy upodobali sobie właśnie włamywanie się do szpitalnych systemów, podobno nawet częściej niż do bankowych. Te dane przechowywane w szpitalach czy w przychodniach niewątpliwie są atrakcyjne, są danymi szczególnie chronionymi, wrażliwymi, no i być może stąd takie zainteresowanie właśnie
tymi danymi. Ja się zastanawiam, zanim powiem o tych skutkach i konsekwencjach, dlaczego tak często właśnie te ataki hakerskie, a w ostatnim czasie naprawdę bardzo często, dotykają podmiotów leczniczych. Otóż na tyle, na ile, a już wiele lat współpracuję z wieloma podmiotami leczniczymi, to niestety obserwuję i widzę to, że podmioty nie są przygotowane do tego, aby odeprzeć taki cyberatak, bo oprogramowania, które są w szpitalach, są niestety przestarzałe. Niestety stosowane są jedne z najtańszych środków bezpieczeństwa i narzędzi bezpieczeństwa, a to powoduje, że to zaatakowanie przez cyberprzestępców no jest dużo bardziej prawdopodobne. No i też to, co obserwuję, to bardzo mała świadomość ze strony chociażby zarządzających szpitalami czy właścicieli co do tego, jakie skutki i jakie konsekwencje mogą w razie cyberataku ich spotkać. I dlatego dziękuję, panie prezesie, za to pytanie i postaram się do niego ustosunkować. Proszę państwa, jeżeli zdarza się cyberatak, i dotyczy on szpitala czy przychodni, waszego podmiotu leczniczego, to w pierwszej kolejności zagrożone są dane. A tak jak powiedziałam, te dane to dane szczególnie wrażliwe, bo to są dane medyczne wielu pacjentów. Ale nie tylko to są dane medyczne pacjentów czy dane państwa pracowników, ale też dane w przypadku na przykład usług komercyjnych, to są dane finansowe, dane dotyczące często kart kredytowych, adresy zamieszkania dotyczące właśnie waszych pacjentów. I co się z tymi danymi może zdarzyć? No one mogą zostać zablokowane na skutek ataku hakerskiego, mogą zostać przechwycone, mogą zostać zniszczone, utracone. A to niewątpliwie dla państwa działalności może mieć kolosalne znaczenie, bowiem bardzo często zdarza się tak, i o tym za chwilkę powiem szerzej, że w trakcie takiego ataku hakerskiego, może nie w trakcie, ale na skutek ataku hakerskiego, placówka traci możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych. Musi przerwać udzielanie tych świadczeń ze względu na to, że nie jest możliwe ich dalsze udzielanie. No wtedy, kiedy dochodzi do ataku takiego ransomware'owego, który blokuje pewien dostęp do danych, no nie istnieje możliwość skorzystania z pewnych danych tak, aby dalej placówka lecznicza mogła działać i świadczeń udzielać. Te konsekwencje w praktyce sprowadzają się do tego, że jeżeli następuje atak hakerski, to dochodzi bardzo często do zablokowania dostępu do dokumentacji elektronicznej. Dzisiaj już zgodnie z przepisami każdy podmiot leczniczy powinien działać w oparciu o dokumentację elektroniczną i w momencie, kiedy nie ma do niej dostępu, no to prosty przykład chociażby w przychodniach. Lekarz nie jest w stanie mieć wgląd w historię choroby danego pacjenta, a zatem często odmawia udzielenia świadczenia, tworzą się kolejki w przychodniach i pacjenci po prostu nie są przyjmowani. Ze względu na brak dostępu również do badań, wyników badań, czy laboratoryjnych, czy obrazowych, TK, rezonans, PET, może również nie być możliwe przeprowadzenie zabiegów. A zatem staje działalność szpitalna, operacyjna, staje działalność szpitala ambulatoryjna, no i okazuje się, że konieczne jest, żeby tych świadczeń dalej udzielać, przejście na dokumentację papierową. Czy państwa placówki są na to przygotowane? Jeszcze dzisiaj wydaje nam się, że to nie jest tak duży problem, ze względu na to, że jeszcze niedawno wszyscy pracowaliśmy w oparciu o dokumentację papierową. No ale za chwilę może się okazać, że lekarze nie mają takich formularzy, nie jest to proste i napotyka wiele przeszkód. W wyniku cyberataku może również dojść do uszkodzenia oprogramowania, którego uruchomienie i dalsze działanie wymaga czasu, więc to też są takie problemy, z którymi się mierzymy. No i tak jak już wspomniałam, ten dostęp do wyników badań, czy laboratoryjnych, czy obrazowych dla lekarzy do dalszego prowadzenia procesu leczniczego jest kluczowy i często uniemożliwia działanie szpitala.
Przy takich konsekwencjach ataku hakerskiego, jakie my mamy, zastanówmy się, skutki prawne i co nas może spotkać? Widzicie Państwo na slajdzie teraz opis skutków prawnych ataków hakerskich, które mogą Państwa spotkać w związku z tymi konsekwencjami, o których opowiedziałam. I tak, proszę Państwa, czy opóźnienie w wyniku zabiegu, czy po prostu nieprzeprowadzenie danego zabiegu może być podstawą roszczenia pacjenta z tytułu błędu medycznego? Pacjent zawsze może chcieć przed sądem dowodzić, że na skutek tego, że miał zabieg wykonany później, nie zostały osiągnięte takie efekty terapeutyczne, jak w planowanym terminie. To, że dana aparatura nie będzie działała w sposób doskonały, zaplanowany, również może być powodem, dla którego pacjent z roszczeniami wystąpi. No oczywiście kwestie błędnej diagnostyki czy niedziałania systemów operacyjnych, które pozwalają nam na wybór z magazynu określonego rodzaju wyrobów medycznych potrzebnych do wykonania różnego zabiegu i też opóźnienie z tym związane może być podstawą błędów medycznych. Także ja dlatego Państwu o tym mówię, ponieważ okazuje się, że to nie tylko naruszenia, kary, naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych i RODO, ale również te konsekwencje, które mogą Państwa spotkać, to mogą być konsekwencje właśnie w postaci roszczeń ze strony pacjenta. Ale oprócz indywidualnych, czy skarg, czy już roszczeń stricte sądowych, to też pamiętajmy o tym, że jeżeli w przychodni nie będzie działała przez 1, 2 czy 3 dni przychodnia i nie będzie działała rejestracja i nie będzie można na przykład wystąpić, pacjent zgłosi się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej, a my nie będziemy mogli mu jej wydać, to również to podpada pod na przykład naruszenie praw pacjenta, czy też nawet zbiorowe naruszenie praw pacjenta, bo w takich wypadkach zdarza się, że rzecznik praw pacjenta, który ma takie kompetencje, może na skutek wniesionej skargi wydać decyzję o zbiorowym naruszeniu praw pacjenta. Także, no i tam też już są kary finansowe z tego tytułu, więc to też bardzo ważne. Ale proszę Państwa, spójrzmy na kolejny slajd i na kolejne skutki, jakie dla Państwa mogą się wiązać z cyberatakiem, a mianowicie jeżeli Państwa szpital, Państwa przychodnia zaprzestanie udzielania świadczeń, a realizujecie Państwo umowę we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, no to dochodzi do przerwy w udzielaniu świadczeń. A Państwo współpracujący z NFZ-em wiecie doskonale o tym, że każdy podmiot zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń i kompleksowości. W związku z tym ta ciągłość tutaj jest utracona. O każdej przerwie należy Narodowy Fundusz Zdrowia oczywiście w odpowiednim trybie zawiadomić. I takie naruszenie, bo to będzie naruszenie prawidłowej realizacji wykonywania umowy, może się wiązać ze strony NFZ-u czy z nałożeniem kar umownych, czy też nawet z rozwiązaniem umowy. Też w sytuacji ataku hakerskiego może okazać się, że nie jesteśmy sprostać w stanie prawidłowemu prowadzeniu dokumentacji medycznej, co również umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia, do czego Państwa zobowiązuje. Oczywiście te skutki kolejne, które Państwo też widzicie na kolejnym slajdzie, to kary finansowe. Kary mogą być i dla jednostki, jak i dla kierownika. Dla kierownika odnoszące się do odpowiedniego poziomu procentowego jego wynagrodzenia, natomiast dla jednostki za dane naruszenie. Proszę Państwa, ja tutaj nie powiedziałam, ponieważ Pan Prezes spytał o konsekwencje i skutki, ale też trzeba powiedzieć, że i to właściwie jest być może podstawa, że ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada na szpitale, również na szpitale, pewne obowiązki z zakresu właśnie tego cyberbezpieczeństwa. Także wypełnianie tych obowiązków ma nas uchronić przed cyberatakiem, bądź też go opóźnić, bądź zmniejszyć jego strefę oddziaływania, ale jeżeli on się zdarzy, no to też ta kwestia reagowania jest bardzo ważna, więc jeżeli nie zostaną dopełnione odpowiednie obowiązki, czy odpowiednio nie będziecie Państwo umieli zareagować
usunąć w tej sytuacji kryzysowej, sytuacji cyberataku, tych negatywnych konsekwencji, no to z tym się mogą wiązać kary. No i proszę Państwa, ważna bardzo rzecz, czyli ochrona danych osobowych. Wszyscy Państwo wiecie, że podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, danych Państwa pracowników, danych przede wszystkim Państwa pacjentów jest bardzo istotne i tutaj naruszenia grożą bardzo wieloma karami, bardzo wysokimi karami. Oprócz oczywiście roszczeń ze strony poszczególnych osób, to są roszczenia odszkodowawcze, z którymi mogą pójść do sądu i powiedzieć, moje dane zostały ujawnione, zniszczone, nie mogę teraz uzyskać dostępu do własnej dokumentacji medycznej, nie udzielono mi świadczenia z tego tytułu. Również mogą być roszczenia indywidualne, ale oprócz tego nakładane również kary na jednostkę odnoszące się do naruszenia zasad RODO. Także podsumowując, konsekwencje są bardzo poważne, dlatego należy zastanowić się, jakie każdy szpital, każdy dyrektor szpitala, każdy właściciel powinien podjąć działania do tego, aby przede wszystkim podjąć prewencję, czyli taką profilaktykę i wypełniać w związku z tym w ramach tego wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa ciążące na placówkach leczniczych, ale też aby zapobiec i wykryć ten atak hakerski, cyberatak uprzednio, to należy monitorować swoje systemy. Jak rozumiem, dzisiejsza dyskusja właśnie temu będzie poświęcona i będziemy tutaj wspólnie debatować na ten temat, jak to zrobić, żeby w szpitalach zapewnić jak największe bezpieczeństwo, jakie rozwiązania techniczne zastosować, no i również jakie są w tym zakresie prawne możliwości. Dziękuję pani mecenas za ciekawą wypowiedź. Chciałem tylko uzupełnić, że nie tylko wyciek danych jest niebezpieczny, ale niewykonanie zabiegu, który może skończyć się pogorszeniem stanu zdrowia lub śmiercią, lub zablokowanie urządzenia diagnostycznego lub, nie daj Boże, operacyjnego w trakcie zabiegu, który skończy się śmiercią natychmiastową i wówczas problem pojawi się z minuty na minutę, więc o tym też trzeba, o czym pan zechciał przed chwilą wspomnieć. I w takim razie, czy są jakieś rozwiązania, które mogą wspomóc organizację w zarządzaniu zgodnością z przepisami prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa? I prosiłbym pana dyrektora Macieja Wiśniewskiego. Czy są? Są. Jeśli mówimy o cyberbezpieczeństwie, to bierzemy pod uwagę aspekty techniczne zabezpieczenia przed tak zwanym światem zewnętrznym, tak? Ale także monitorowanie zgodności działania z prawem, czyli tak zwany compliance. I tutaj musimy pamiętać, że musimy udowodnić, że zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa do ochrony naszych zasobów, tak? Udokumentować cały proces naszego myślenia. I tutaj kłania się podejście znane już z RODO wspomnianego przez panią mecenas, czyli tak zwany risk-based approach. To jest podstawowa zasada dla budowania systemu bezpieczeństwa. Najpierw właśnie wprowadzona w RODO, teraz jest to podstawa dyrektywy niedawno opublikowanej Unii Europejskiej NIS 2, czyli Network and Information Security. I ta dyrektywa będzie przekładana na ustawodawstwo, prawo krajowe w ramach nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Niezwykle silny nacisk jest tutaj położony na zarządzanie ryzykiem. I analogicznie właśnie do zabezpieczania przed ryzykiem związanym z utratą danych osobowych, możemy też tutaj stosować systemy eksperckie, które wspomagają identyfikację zagrożeń, bazują na najpierw szczegółowej analizie technicznej i organizacyjnej organizacji. Mapujemy tą organizację, identyfikujemy procesy, przypisujemy do nich zasoby, określamy ich podatności i zagrożenia,
przypisujemy osoby odpowiedzialne, a w kolejnym kroku już w automatyczny sposób możemy zadziałać tymi zagrożeniami, jakby zasymulować je i system sam wskazuje miejsca o najwyższym współczynniku zagrożenia. A potem w kolejnym kroku tak naprawdę zastanawiamy się nad stosownym planem zarządzania tymi ryzykami i zarówno planowanie, jak i zarządzanie ryzykiem to są jakby filary dyrektywy NIS-2. Zgodnie z tą dyrektywą sektor ochrony zdrowia, podmioty z sektoru ochrony zdrowia zostały zakwalifikowane do kategorii podmiotów kluczowych z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. I trzeba tutaj zwrócić uwagę, że podmiot, który kluczowy, który nie zastosuje się do założeń regulacji zgodnie z tą dyrektywą, naraża się na, można powiedzieć, użyć tego słowa, karkołomne kary, które sięgają aż 10 milionów euro. Więc mamy nadzieję, że podobnie jak w RODO, że tak powiem, te kary nie będą stosowane jakby w pierwszym etapie wprowadzania tej dyrektywy w życie, tak, ale są przewidziane i one wiszą, tak, i grożą realnie. Więc ja myślę, że warto tutaj jednak zauważyć, że te kary z obszaru RODO no, są coraz chętniej przydzielane, są coraz wyższe i to zagrożenie rośnie, więc tutaj nie ma sensu, żeby czekać, licząc na to, czekać na zwiększanie tutaj systemu bezpieczeństwa własnej organizacji, licząc na to, że te kary nie będą od początku przydzielane, bo, no, bo mogą być. A czas na wdrożenie tej dyrektywy NIS-2 jest do października 2024 roku. I do tego czasu musimy wdrożyć już wszystkie wymogi wynikające z tego rozporządzenia, więc to wcale nie jest dużo czasu. Nie ma dużo czasu. Jeszcze jedno tutaj bym dodał, jeżeli chodzi o ten system, tutaj, o którym Maciej wspominasz, no to to, co jest ważne chyba i też cenne, jeżeli chodzi o wspomaganie organizacji, to jest to, że on pokrywa trzy takie najbardziej kluczowe obszary, tak? W ramach jednego systemu pokrywamy sobie obszar związany z RODO, z bezpieczeństwem informacji i z ciągłością działania, tak? W jednym systemie informatycznym. Nie musimy tego osobno definiować, nie musimy osobno analizować ryzyk i zagrożeń dla każdego z tych obszarów, tylko w jednym systemie możemy to zrobić. To jest bardzo duże ułatwienie. W efekcie powstaje taka kolorowa mapa zagrożeń, jak widoczna na slajdzie. Do tego za chwileczkę dojdziemy. Do tego dojdziemy, ponieważ Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, jak i pracodawcy medycyny prywatnej reprezentują i duże, i małe szpitale. I możliwości i finansowe, i potrzeby są różne często. Musimy naszym członkom dać jakieś optymalne rozwiązanie. Co z tym robić? Bo dla nas wszystkich jest to nowość. Dla panów jest to część, chleb codzienny, dla pana doktora już na co dzień zajmującego się cyberbezpieczeństwem to jest codzienna codzienność. Panie doktorze, jakie są możliwe podejścia do cyberbezpieczeństwa w naszych organizacjach? Może zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym zauważyć w ogóle, zwrócić uwagę jeszcze na cel naszej dyskusji. Skąd w ogóle ten pomysł? Dlaczego my rozmawiamy? Dlaczego tak dużo się rozmawia, czy też dlaczego państwo rozmawiają tak dużo na ten temat? A dlaczego nie biorą państwo gotowych rozwiązań skądś? Bo to jest może takie dosyć istotne do podkreślenia. Proszę państwa, cyfryzacja postępuje teraz na naszych oczach. My w tym momencie, zresztą państwo na pewno w swoich szpitalach regularnie kupują nowy sprzęt, regularnie wymyślają, tworzą, wdrażają nowe rozwiązania informatyczne. I to nie jest tak, że to się dzieje teraz nagle tylko u nas w Polsce i naśladujemy coś, co miało miejsce już dawno temu w krajach zachodnich. Tak naprawdę we wszystkich tych państwach cyfryzacja postępuje naraz dokładnie w tym samym momencie. A Polska nawet niekiedy wygląda na lidera, jeżeli chodzi o cyfryzację. Ilość nowoczesnych rozwiązań, które mamy, jest praktycznie oszałamiająca. My może jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że narzekamy, że to nam nie działa, tamto nam nie działa. Zawsze byśmy chcieli mieć lepiej, więcej, szybciej, ale
tak naprawdę, jeżeli byśmy się porównali do sektora ochrony zdrowia w różnych sąsiednich państwach, jak żeśmy zresztą rozmawialiśmy, to Polacy naprawdę się nie mają czego wstydzić. A co to implikuje? Z tego powodu tych wzorców jeszcze nie ma. To nie jest tak, że Polacy korzystają, czy mogą w tym momencie skorzystać z rozwiązań Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, teoretycznie bardzo bogatych, wspaniałych, rozwiniętych gospodarek, bo oni też w tym momencie zastanawiają się, w jaki sposób należałoby podejść do zagadnienia zbudowania cyberbezpieczeństwa. Wszyscy państwo mają dokładnie takie same problemy w tym momencie. Wszyscy państwo mają coraz bardziej rzeczywiste potrzeby. Tutaj pani mecenas nam o tym opowiedziała, tych ataków jest coraz więcej, zresztą też przedstawiciel ministerstwa podkreślił to. Więc wszyscy państwo widzą, że tych ataków jest dużo więcej. Wszyscy państwo czują na sobie coraz większą presję regulacyjną, zresztą tutaj panowie przed chwilą o tym wspomnieli. A na to wszystko jeszcze należy nałożyć trzecią kwestię, ograniczone budżety. I każdy z nas, czy tak jak państwo tutaj w Polsce, tak zakładam, że również państwo odpowiednicy w sąsiednich państwach zastanawiają się, co należy z tym zrobić. I ta nasza dyskusja tutaj dzisiejsza, ona też poniekąd będzie miała charakter pionierski. Ja to chcę po prostu podkreślić. Zresztą zakładam, że z naszej dyskusji to wyjdzie, że my nie będziemy mieli tutaj gotowych rozwiązań. To nie jest tak, że możemy państwu powiedzieć to, w taki sposób trzeba działać i to państwu zadziała, ponieważ tego nie ma. To trzeba stworzyć i być może nawet to będzie powstawało poniekąd, zęby powstaną tutaj, tu i teraz. A wracając do pana pytania, to na co chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę, to, że tak jak widzą państwo w tym momencie na tym slajdzie, to, że mamy różne priorytety, które musimy naraz pogodzić. Ci z państwa, którzy zarządzają projektami, a zakładam, że praktycznie wszyscy państwo zarządzają projektami, mogą się państwo zgodzić ze mną, że nie można zrobić czegoś, co będzie szybko, tanio i dobrze. No niestety musimy wybrać pewne elementy, które są dla nas najważniejsze. I dokładnie tak samo jest z punktu widzenia bezpieczeństwa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa mamy wybór. Albo budujemy systemy bezpieczne, albo budujemy systemy, które będą wygodne, fajne, nie będą nam przeszkadzały w pracy, albo budujemy systemy, które będą tanie. I to jest taka podstawowa decyzja biznesowa, którą państwo indywidualnie nawet powinni podjąć. Państwo będą musieli ustalić, przynajmniej który z tych trzech aspektów nie jest dla państwa priorytetem. Czy będą państwo rezygnowali z bezpieczeństwa, czy będą państwo skłonni zapłacić trochę więcej za rozwiązania, czy też będą państwo brali pod uwagę, że trzeba się będzie bardziej zmęczyć wdrażając te rozwiązania, że one będą trochę mniej przyjazne, czy bardziej skomplikowane w utrzymaniu. To jest podstawowa decyzja biznesowa, którą trzeba podjąć. A druga kwestia, jeszcze też bardzo blisko z tym związana, dotyczy tego, że też każdy z państwa, każdy szpital prawdopodobnie ma inne cele, które powodują, że państwo uczestniczą w tej naszej debacie, że państwo tutaj się nam przysłuchują. I ja tutaj przepraszam za mój cynizm, ale niekiedy szczerość powoduje, że łatwiej nam zmierza do celów, ale warto, żeby każdy z państwa odpowiedział sobie tak w głębi serca, czy ewentualnie Radzie Nadzorczej, dlaczego państwo chcą inwestować w bezpieczeństwo? Bo mamy dosyć dużo różnych powodów, które możemy wybrać. My nie chcemy. My musimy. Musimy. Do niedawna szpitale, które są w moim stowarzyszeniu, 20 lat nie musiały o tym myśleć. Więc my nie chcemy. My jesteśmy lekarzami, zajmujemy się medycyną. Większość z nas nie rozumie, o czym panowie mówicie i dlaczego taki jest świat. W związku z tym my nie chcemy, a musimy. I to jest powód. Dlatego szukamy rozwiązań, szukamy pieniędzy, tak jak prosiliśmy pana z Ministerstwa Zdrowia, żeby powiedział, czy są te pieniądze, ale my po prostu musimy. I panów wiedzę chcemy wykorzystać po to, żebyście panowie powiedzieli, co jest optymalne, bo nie każde rozwiązanie, nie ma jednego rozwiązania na wszystkie problemy i dla wszystkich jednostek, więc szukamy rozwiązania optymalnego. Przepraszam, przerwałem panu. Jeżeli mogę, to też myślę, oczywiście musimy, wszyscy musimy inwestować w bezpieczeństwo, ale to też przede wszystkim dlatego, że te ataki się bardzo mocno nasiliły w ostatnich latach, tak, i miesiącach jeszcze bardziej. I tak naprawdę, jeżeli jest tylko ktoś, kto sobie spróbuje policzyć, jaki jest koszt związany z potencjalnym przestojem, tak, czy odtwarzaniem
systemów, jeżeli nasza infrastruktura zostanie unieruchomiona, zaszyfrowana na przykład, tak, to koszt przywrócenia się po takiej awarii i licząc tylko koszty bezpośrednie, to jest ogromny, tak? To są dziesiątki albo setki tysięcy złotych. Znaczy, tak, mówimy tutaj realnie o kilku tygodniach pracy. Nie da się postawić od początku infrastruktury szpitala z dnia na dzień, tylko mówimy o kilkutygodniowych przerwach. Zresztą w Polsce dosyć dużo szpitali padło już ofiarą tego typu ataków, więc państwo też niestety zauważyli, że to się nie da niestety z dnia na dzień. Czyli myślę, że już do tego możemy nie wracać, bo poprzednio na tym naszej pierwszej części mówiliśmy właśnie o atakach w całym świecie, skutkach, jak długo szpitale nie pracowały, że nie pracowały często przez miesiąc, półtora miesiąca, nim przywróciły systemy. Mówiliśmy o odszkodowaniach potężnych, podawaliśmy przykłady szpitali francuskich, firm ubezpieczeniowych australijskich, więc to już wiemy i myślę, że członków obu organizacji już nie musimy przekonywać. Natomiast dalej zastanówmy się, co, bo panowie też macie różne troszkę poglądy. Z tego powodu, że wszyscy spotykamy się z czymś nowym. Także. Ale też dodam, dlaczego zacząłem o tych celach, bo państwo muszą, dobrze, to może źle się wyraziłem, państwo muszą zainwestować w bezpieczeństwo, ale pojawia się pytanie, ile? Co państwo tak naprawdę muszą zrobić, czy przed czym państwo się chcą obronić? A tutaj mamy kilka opcji, bo pierwsza, taka najbardziej oczywista, o której dzisiaj zresztą już tutaj rozmawialiśmy, dotyczy tego, że są potencjalne kary. I pierwsze zagrożenie, przed którym państwo się mogą chcieć ochronić, to dotyczy tego, że po prostu państwo nie chcą zapłacić kary, czyli państwo chcą przypilnować, dopilnować należytej staranności, tak naprawdę zapewnić takie minimum, żeby spowodować, że nikt nie będzie mógł państwa oskarżyć o, tak jak pani mecenasa mówiła, o nieumyślne spowodowanie śmierci na przykład nawet. Więc to jest pierwsza kwestia, czyli pierwszy cel, po prostu, żeby nie płacić kar, po prostu, żeby nie być niezgodnym. Ale zupełnie czym innym będzie, zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeżeli cele postawimy sobie wyżej, a mianowicie dojdą państwo do wniosku, że chcą państwo w taki sposób ochronić swoją infrastrukturę, żeby się do nich nie można było włamać. Albo żeby to było naprawdę trudne, żeby pojedyncze grupy, żeby się praktycznie zabezpieczyć przed wszystkimi typowymi, znanymi, nazwijmy to, powszechnymi atakami. Bo przed wszystkimi się nam nie uda zabezpieczyć, ale przed tymi, które są typowe, powinni państwo być chronieni. Więc tutaj mówimy o takiej sytuacji, że niektórzy z państwa mogą dojść do wniosku, że się państwo chcą tak zabezpieczyć, żeby w państwa szpitalu nie doszło do takiej sytuacji, że pacjent umrze na stole, tak jak pan powiedział, w trakcie zostanie zniszczone czy uszkodzone urządzenie. Chociażby Da Vinci. I to jest w każdym razie, i to jest osobny cel. Bo to zapewnienie minimalnych wymagań, to, że nie dostaniemy kary, to są minimalne wymagania, co trzeba spełnić wymagania, które tutaj ministerstwo przygotowało. Jeżeli państwo nie chcą, żeby się do państwa włamano, jeżeli państwo naprawdę chcą mieć bezpieczną infrastrukturę, no to trzeba będzie oczywiście trochę więcej zainwestować w to wszystko. Jeszcze inaczej może to wyglądać, jeżeli państwo będą podchodzili do bezpieczeństwa w sposób marketingowy, ponieważ w wielu branżach, jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o sektor ochrony zdrowia, tego nie widziałem, ale w wielu innych branżach wykorzystuje się bezpieczeństwo jako kartę przetargową. Przyjdźcie do nas, bo my jesteśmy bezpieczni. Więc to jest ten cel, to ustalenie, dlaczego państwo w ogóle, każdy indywidualnie, nawet proszę zauważyć, każdy z państwa może mieć inny cel. Ale jeżeli państwo sobie odpowiedzą na ten cel, to wtedy państwo będą mogli przejść do tematu już bardziej konkretnego, czyli odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób do niego dojść, w jaki sposób to wdrożyć. I tutaj mamy znowu dosyć dużo, tutaj znowu mamy, proszę państwa, dosyć dużo opcji. Mamy trzy aspekty, którymi się powinniśmy zająć. Przede wszystkim powinniśmy zapewnić, czy możliwie utrudnić przestępcom dostanie się do naszej infrastruktury, czyli to będzie kwestia prewencji, zabezpieczeń technicznych, kwestia, o której będziemy pewnie za chwilę rozmawiali tutaj z panami, czyli przygotowania systemów informatycznych tak, żeby one się w cudzysłowie same broniły. Poza tym trzeba podejść do kwestii związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa. To jest następny aspekt. Te systemy, niezależnie od tego, jakiego producenta by państwo nie wybrali, jakich technologii by państwo nie wybrali, prędzej czy później uda się przestępcom znaleźć jakieś sposoby, żeby ominąć zabezpieczenia i wtedy wypadałoby być w stanie zareagować na to, że ktoś państwa atakuje. Więc drugim obszarem jest monitorowanie, aspekt detekcji. I w momencie, w którym państwo wykryją, że coś dzieje się niedobrego, trzeba w jakiś sposób na to zareagować. I w każdym z tych trzech przypadków mamy szereg opcji, które tutaj państwo w tym momencie widzą na ekranie.
Więc proszę Państwa, pierwsza kwestia to zabezpieczenie. Mamy kilka możliwych opcji, w jaki sposób w ogóle uchronić się, zmniejszyć prawdopodobieństwo danego ataku. Czyli innymi słowy, przygotować bezpieczną architekturę. To, co Państwo mogą w tym momencie zacząć, to, na czym Państwo mogą w tym momencie zacząć się zastanawiać, to nad standaryzacją. To jest coś, co wyszło nam z rozmów dotyczących tego, jak tutaj Państwo są dobrze zorganizowani, jak sprawnie funkcjonuje stowarzyszenie. I zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, że mogą Państwo wykorzystać te dotychczasowe doświadczenia do tego, żeby nie tyle nawet zacząć kupować wspólnie nowe produkty, czy podchodzić do inwestycji, czy do procesu zakupowego w taki sposób, żeby było taniej, ale od razu mogą Państwo starać się przygotowywać rozwiązania, które będą bezpieczne z punktu widzenia technologicznego, czy będą ustandaryzowane. Dlaczego to jest takie ważne? Jeżeli każdy z Państwa będzie posiadał inną technologię, no to żeby móc się ochronić, każdy z Państwa będzie musiał posiadać własne zespoły ekspertów, które będą się tym zajmowały, albo ewentualnie będą Państwo korzystali z usług firm, które będą musiały posiadać bardzo, bardzo szerokie kompetencje, co oczywiście będzie się bezpośrednio przekładało na koszty, które będą Państwo w stanie ponosić. W momencie, w którym Państwu uda się ustandaryzować, czy doprowadzić, czy jednorazowo, czy w trakcie dłuższego procesu, ale w momencie, w którym uda się Państwu doprowadzić do tego, że Państwa infrastruktura będzie podobna. Od razu mówię, podobna nie znaczy, że identyczna. To nie musi być jeden rodzaj systemów, jeden producent firewall, jeden producent urządzeń typu IDS, IPS i tak dalej. Chodzi o to, żeby tych producentów była określona skończona ilość, możliwie mała, wybranych z punktu widzenia ceny, którą Państwo mogą uzyskać dobrą, wybranych z punktu widzenia bezpieczeństwa i dostępności. Tak. Dzięki temu, jeżeli Państwo będą w taki sposób podchodzili do procesu zakupów, to będą Państwo mogli od razu oczekiwać tańszych usług. Usług, które będą na przykład dotyczyły monitoringu. Dlaczego mówię, że te usługi mogą być tańsze? Jeżeli Państwo będą wdrażali jakiekolwiek rozwiązania związane z monitorowaniem bezpieczeństwa, czy będą Państwo próbowali tworzyć centra usług wspólnych, o których pewnie porozmawiamy, tworzyć zespoły typu Security Operations Center, czy nawet podchodzić do kwestii związanych z bardziej automatyczną analizą infrastruktury typu rozwiązaniem MDR. Pierwsza kwestia, najbardziej istotna, polega na tym, że to trzeba jakoś wdrożyć, czyli to trzeba u Państwa uruchomić. Jeżeli będą Państwo mieli podobne rozwiązania, będą firmy, które będą mogły stosować dokładnie te same procesy, dokładnie to samo podejście w każdym szpitalu do tego, żeby Państwa szybko wdrożyć, szybko podłączyć do infrastruktury. W innym przypadku, jeżeli każdy z Państwa będzie miał zupełnie inną infrastrukturę, jeżeli Państwo będą chcieli uzyskać spójne możliwości analizy infrastruktury, no to każdy szpital, każda placówka, czy nawet każdy szpital w ramach grupy będzie musiał być traktowany jako indywidualny projekt, co będzie się wiązało z dużo dłuższym czasem, z dużo większymi kosztami, a to tak naprawdę jest niepotrzebne. W momencie, w którym Państwo będą mieli wspólną infrastrukturę, czy przynajmniej podobną infrastrukturę, będą Państwo mogli to robić dużo taniej, dużo szybciej. A przy okazji jeszcze dodam, standardowe, uporządkowane systemy informatyczne, one się naprawdę potrafią w cudzysłowie same bronić, czyli to od razu będzie efekt bezpieczeństwa, zwiększenia bezpieczeństwa osiągnięty. Druga kwestia, czyli w momencie, w którym będziemy mieli spójną infrastrukturę, będą Państwo mogli się zabezpieczyć, powinni Państwo się monitorować. I tutaj znowu jest kilka opcji. Mogą Państwo wybrać opcję związaną taką, że każdy samemu będzie patrzył, co też ciekawego w infrastrukturze się dzieje. Czyli każdy z Państwa będzie musiał zbudować zespół, który najlepiej 24 godziny na dobę będzie patrzył w te logi i starał się tam coś interesującego znaleźć. To będzie związane z potężnymi kosztami, związanymi z ludźmi i przy okazji najprawdopodobniej z niewielką jakością pracy, no bo bądźmy szczerzy, no nie każdy szpital będzie mógł sobie pozwolić na ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Mogą Państwo skorzystać z usług firm zewnętrznych, które po prostu to Państwo będą robiły. Teoretycznie podejście jest całkiem interesujące, ponieważ ktoś inny będzie to robił w Państwa przypadku, ale pojawia się taka kwestia, że ktoś inny, będą Państwo musieli zaufać, że ktoś inny będzie decydował o tym, czy Państwa szpital de facto funkcjonuje, czy nie. Bo jeżeli tamta firma, jeżeli będzie to robił ktoś z zewnątrz, jeżeli dojdzie do incydentu, no to bądźmy szczerzy, to niestety Państwo no muszą zaufać, że ten ktoś nie doprowadzi do tego typu sytuacji.
mogą Państwo wejść w urządzenia automatyczne, w systemy, które będą funkcjonowały, automatycznie będą przeglądały logi, tak naprawdę ludzie tam nie będą aż tak bardzo potrzebni. Będą to rozwiązania na pewno tańsze, ale no znowu cena czy bezpieczeństwo. Znowu się pojawi to pytanie. No i pojawiła się ostatnia opcja, która tutaj wydaje mi się, że może być wyjątkowo interesująca, a mianowicie pomysł powołania przez Państwa Centrum Usług Wspólnych. Innymi słowy, pojawi się pomysł, o którym pewnie za chwilę jeszcze podyskutujemy, bo może zaraz oddam głos rozmówcom, ale pojawia się możliwość taka, że skoro Państwo są zrzeszeni, skoro Państwo razem są w stanie funkcjonować, skoro Państwo są w stanie robić różnego rodzaju ciekawe inicjatywy, to być może wzorem takich organizacji jak organizacje sektora zbrojeniowego w tym momencie, organizacje sektora logistycznego, mogą Państwo zacząć, organizacje sektora telekomunikacyjnego, mogą Państwo zacząć współpracować. Pojawia się w ogóle w Polsce idea, nawet ona jest prawnie umocowana, tak zwanych soków sektorowych, czyli zespołów, które w ramach całego sektora, na przykład szpitali prywatnych, będą zbiorczo pilnowały bezpieczeństwa. Temat interesujący, ja go za chwilę zaparkuję, zakładam, że do niego wrócimy. Teraz jeszcze bym wrócił do tej ostatniej kwestii, do reagowania. Bo w momencie, w którym wykryją Państwo, że jest problem związany z bezpieczeństwem, czyli na przykład ktoś się właśnie próbuje do Państwa włamać, no to coś trzeba z tym wszystkim zrobić, czyli trzeba zareagować. I znowu pojawia się kolekcja opcji takich typowo organizacyjnych. Albo każdy samodzielnie coś zrobi, albo będą Państwo wykonywali to indywidualnie, posiadając wsparcie jakieś merytoryczne, na przykład w ramach Centrum Usług Wspólnych, czyli kilka osób, które są w stanie powiedzieć indywidualnym szpitalom, co konkretnie powinni sami wykonywać. No albo też oczywiście mogą Państwo podejść do tego w taki sposób, że wszystko będzie robione nawet w sposób spójny. Czyli tych opcji, jak Państwo widzą, jest naprawdę dużo. A co Państwo wybiorą, to w dużej mierze zależy od tego, co dla Państwa jest istotne, co Państwo chcą osiągnąć, albo ewentualnie, co Państwo chcą osiągnąć albo w krótkim czasie, albo w strategicznej, w dużo dłuższej perspektywie. Bo to mogą być zupełnie inne kwestie. To pytanie zadamy naszym członkom, ale żeby oni podjęli decyzję, muszą mieć pełną wiedzę w związku z tym teraz Centrum Usług Wspólnych czy indywidualne systemy. Tak, ja myślę, że ta koncepcja tutaj Centrum Usług Wspólnych na pewno jest bardzo interesująca i warta rozważenia. No niemniej z całą pewnością będzie wymagała jeszcze sporo dyskusji różnych, dlatego że to jest przede wszystkim czas. To jest czas i to są koszty. I do tego z całą pewnością sobie za chwilkę wrócimy. Ja może bym w tym momencie postarał się przedstawić kilka rozwiązań, które na rynku tak naprawdę już funkcjonują i no, które są powszechnie dosyć stosowane. Już od paru lat faktycznie wiemy, że na rynku funkcjonuje coś takiego jak Security Operation Center, czyli tak zwane SOCI. I firmy zarówno to budowały wewnętrznie dla siebie, jak i korzystają z zewnętrznych usług. Ja tutaj się skupię na tych usługach zewnętrznych. I tak naprawdę to, co mieliśmy kiedyś od początku, jak tego typu usługi startowały, no to one przede wszystkim skupiały się na tym obszarze monitorowania i alertowania, powiadamiania o tym, że coś się dzieje. Czyli one bazowały na informacjach pozyskiwanych z infrastruktury danego podmiotu, które monitorowały, tak zwanych logów, i w pewien sposób automatycznie potrafiły sobie korelować te zdarzenia z różnych systemów, podpowiadać operatorowi, jeżeli zauważą pewne anomalie, że coś niedobrego się dzieje. Taka informacja z pierwszej linii wsparcia mogła trafić do drugiej linii wsparcia, że ktoś dokonywał bardziej szczegółowej analizy i decydował, czy to jest tutaj zachowanie jeszcze standardowe, czy to już jest coś, co wymaga jeszcze głębszej jakiejś inwestygacji, bo może być to jakaś próba włamania. Natomiast to mamy takie, to jest rodzaj działań reaktywnych, tak? Na podstawie informacji zbieranych ze środowiska patrzymy, co się dzieje, możemy coś zrobić. Później kolejne systemy, które się pojawiały, które nam tutaj też w podręczniku tutaj tych dobrych praktyk informacje na ten temat mamy, to jest ochrona serwerów i końcówek, tak? Bo tak naprawdę większość ataków, które następują w infrastrukturze klienta, następuje poprzez właśnie końcówki, komputery użytkowników poprzez serwery. I w tym momencie mamy tutaj hasło EDR, czyli Endpoint Detection and Response. Są to systemy, które działają właśnie na takiej końcówce agentowo, monitorują, co się dzieje,
I one potrafią wychwytywać wszelkiego rodzaju anomalie związane czy to z kontami użytkowników, kiedy ktoś się próbował logować, na przykład standardowo użytkownik się loguje w godzinach 8-16, następuje próba logowania o 22 na konto tego użytkownika, więc to automatycznie potrafi tego typu informacje tutaj wychwycić, przekazać i zobaczyć, hej, być może coś się dzieje tutaj niedobrego. Potrafią wychwytywać informacje na temat wykonywanych procesów, tak? Jeżeli będzie coś tutaj niewłaściwego, jakiś proces podejrzany, znowu nastąpi reakcja. Potrafią wychwytywać aktywności typu pakowania, tak, jakichś plików do archiwów typu RAR, ZIP, tak? Co też może tutaj wskazywać na to, że nastąpił atak, jest próba gromadzenia danych po to, żeby je potem gdzieś wysłać, no i gdzieś w darknecie zaoferować. Więc jakiekolwiek zmiany na plikach wykonywalnych, tak, to wszystko te systemy potrafią monitorować. Natomiast system EDR właśnie działa tylko w jednym tutaj obszarze bezpieczeństwa, to są końcówki, to są komputery, to są serwery. I to możemy sobie porównać, że to jest do ochrony drzwi w budynku. Mamy budynek, mamy drzwi, oczywiście jest to główne przejście, najbardziej oczywiste, którym tutaj złodziej stara się wkraść do nas, tak, żeby pozyskać. Natomiast mamy jeszcze masę innych możliwości, są balkony, są okna, może być piwnica, garaż, tak, jakkolwiek. I tutaj musimy chronić również te pozostałe obszary po to, żeby się tak bardziej kompleksowo zabezpieczyć. I tutaj nam się pojawiają systemy Extended Detection and Response, czyli tak zwane systemy XDR, które potrafią już więcej niż ten system EDR. Czyli mamy jakby taki kolejny czyli tutaj następstwo. Czyli to znaczy po polsku? Czy to jest takie rozszerzone wykrywanie i reakcja, tak? I oznacza to, że nie monitorujemy tylko i wyłącznie tego, co się dzieje na komputerach i na serwerach, ale monitorujemy również obszar sieci, monitorujemy obszar chmury, jeżeli korzystamy z chmury, więc to są te tutaj poszczególne. Czyli to jest oferta dla pojedynczego szpitala. To nie jest w ramach tego centrum. Nie, to jest, w tej chwili mówimy bardziej o rozwiązaniach, tak, które są. Mhm. I teraz, czy my te rozwiązania będziemy implementować w postaci ochrony w pojedynczym szpitalu, gdzie szpital sam ma u siebie zespół odpowiadający za bezpieczeństwo, wdraża te rozwiązania, tak, monitoruje, czy przekażemy to do firmy zewnętrznej, czy też właśnie zbudujemy jakieś takie centrum usług wspólnych, to nie ma znaczenia. Natomiast ważne jest, żeby wykorzystywać te mechanizmy i te rozwiązania, które dają kompleksową ochronę. I to jest tutaj kluczowa informacja, czyli to, na czym bazowały te SIEM-y, jeszcze przepraszam, te Centrum Usług Wspólnych, SOC, kilka lat temu, które bazowały głównie na systemach SIEM, czyli na zbieraniu informacji i przekazywaniu, że coś się dzieje, tak, na monitorowaniu, alertowaniu, tak tutaj systemy XDR, o których już mówimy, to one potrafią z szerszego zakresu infrastruktury zbierać informacje i potrafią też podejmować automatyczne pewne działania. I myślę, że to jest tutaj pewien klucz do tego, że no wraz z postępem i rozwojem tych zagrożeń, które się pojawiają i sposobów ataków, no to my musimy też się inaczej chronić. I w związku z tym teraz ta ochrona, moim zdaniem, ta ochrona powinna być z jednej strony właśnie taka automatyczna, kiedy tylko coś się zadzieje na podstawie predefiniowanych skryptów, znanych zagrożeń, tak zwanych playbooków. Tak, możemy różnego rodzaju akcje wykonywać i automatycznie włączać ochronę. Nie odpowiedział pan tak do końca na moje pytanie, ale zaraz do tego wrócimy. Bo tak. Pytanie było, co by pan nam zaproponował. To ciągle wracamy centrum, czyli dla wszystkich naszych członków, czy te pojedyncze, bo to są rozwiązania, rozumiem, i takie. Jeszcze chwileczkę. Nim do tego wrócimy, bo to już jest bardziej taka techniczna część, czy w ogóle możemy? Czy w ogóle możemy mówić o firmach zewnętrznych? I tu zwracam się do pani mecenas Fortak-Karasińskiej. Pani mecenas, czy jest prawnie możliwe, by szpitale przekazały jednostce czy firmie zewnętrznej wykonywanie usług z zakresu zapewnienia cyberbezpieczeństwa? Czy takie czynności jak prewencja przed cyberatakami, detekcja, monitorowanie zdarzeń w sieci danego szpitala oraz korekcja, działanie w razie ataku, czy mogą być wykonywane również przez firmę zewnętrzną? I o co zadbać w treści umowy zlecającej takie usługi? Bardzo proszę, pani mecenas. Oczywiście. Stworzenie takiego Security Operation Center, które działałoby jako wspomagające w usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa
poza danym szpitalem jest możliwe. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby czy szpital, czy też szpitale powierzyły wykonywanie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa i też wypełnienie obowiązków określonych w przepisach ciążących na szpitalach właśnie innemu podmiotowi. Nawet możemy popatrzeć na instytucje państwowe, które również takie centra cyberbezpieczeństwa dla swoich jednostek tworzą. I powiedziałabym, że jest to zasadne działanie, bo dla danego szpitala, małego czy średniego, czy nawet dużego, stworzenie samodzielnej struktury z zakresu ochrony cyberbezpieczeństwa może być trudne ze względu na to, że to jest duże wyzwanie i logistyczne, i organizacyjne, no i przede wszystkim finansowe. W momencie, kiedy jest taki podmiot czy jednostka działająca poza szpitalem, która jest w stanie zabezpieczyć i świadczyć takie usługi z zakresu Security Operations Center, tak zwanych SOC-ów dla szpitali, to byłoby zasadne, żeby z tychże usług skorzystać. W takich centrach działają zwykle ludzie wyspecjalizowani, profesjonaliści, posiadają specjalne oprogramowanie, ponieważ często elementem działania takich SOC-ów są oprogramowania typu SIEM, które sprawdzają, jaki jest ruch, jakie są zdarzenia informatyczne w sieci u państwa, w szpitalach i są w stanie bardzo często w profesjonalny sposób zapobiec cyberatakowi, wychwycić taki ruch, który potencjalnie może być niebezpieczny. I jak najbardziej mają również narzędzia, żeby i wychwycić, czyli działać prewencyjnie i też w sytuacji, kiedy jednak ten atak zdarzyłby się, to podjąć się do takich usług i działań w razie zdarzenia tego incydentu. Jeżeli myślimy o tym, jaka umowa powinna taką jednostkę czy odrębną firmę i szpitale łączyć, to na pewno taka umowa musiałaby dookreślać dokładnie zakres usług. Powinna ona określić gwarantowany poziom usług i to jest bardzo ważne, żeby dookreślić, jakie obowiązki pozostają po stronie szpitala, a jakie będą świadczone przez firmę zewnętrzną, tak żeby ona, tak żeby szpital czuł się bezpiecznie, tak żeby wszelkie zasady z zakresu cyberbezpieczeństwa zostały zachowane. Oczywiście z tym zagadnieniem wiąże się kwestia przetwarzania danych osobowych. I tutaj z jednej strony chciałam powiedzieć, że podejmowanie takich działań pod tytułem powierzenie innej firmie usług z zakresu dbania o zasady cyberbezpieczeństwa w naszym szpitalu również wiąże się ze wzmocnieniem zasady ochrony danych osobowych i RODO, ponieważ jeżeli podejmujemy działania polegające na prewencji czy też detekcji, czyli monitorowaniu, sprawdzaniu, żeby tych ataków nie było i w razie sytuacji kryzysowej działania tak zwane korekcyjne, no to tym samym chronimy w lepszy sposób również dane osobowe, więc to jest element tutaj ochrony danych osobowych. Natomiast należy też pomyśleć o tym, aby w umowie, oprócz oczywiście dokładnego określenia zakresu usług, również zaadresować takie zagadnienie jak przetwarzanie danych osobowych. I tutaj chciałabym Państwa uspokoić, zwracam się do właścicieli szpitali, ponieważ działalność bardzo często, tak jak tutaj zresztą w toku dyskusji też panowie rozmawiali, tych firm właśnie z zakresu Security Operations Center nie polega na tym, że mają one wgląd w dane medyczne pacjentów. Te firmy z reguły monitorują zdarzenia dziejące się w sieci na tak zwanych logach, ale bez potrzeby wglądów w dane pacjenta. Zresztą na udostępnienie takich danych potrzebna byłaby zgoda pacjenta. Więc nie ma tu ryzyka i można to w umowie dokładnie zastrzec, jakby wglądu w te dane merytoryczne działalności szpitalnej. Natomiast to, co ta firma widzi i ewentualnie nad czym należy się zastanowić, to nad zawarciem umowy o przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uznamy, że sama widoczność dla firmy zewnętrznej, kto loguje się do systemu, jak ten adres mailowy, z którego następuje logowanie, jest sformułowany, jeżeli tam jest imię i nazwisko i
to bardzo często my prawnicy już traktujemy jako pewne udostępnienie danych osobowych, to wtedy taka umowa o przetwarzanie danych osobowych też byłaby potrzebna. W każdym bądź razie, jak najbardziej, odpowiadając na pana prezesa pytanie, powierzenie usług z zakresu cyberbezpieczeństwa jednostce zewnętrznej jest możliwe. Z przeprowadzonej dyskusji wydaje się, że również zasadne i bezpieczne dla szpitali. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani mecenas za wyjaśnienie, czyli już wiemy, że na pewno możemy zawrzeć takie umowy z podmiotami zewnętrznymi, więc wracamy do tego, jak to zrobić. Tak, ja troszeczkę tu się pokusiłem najpierw o technologię po to, żeby uświadomić, że są różne rodzaje usług, które na rynku aktualnie funkcjonują. No i teraz, jako integrator systemów informatycznych, no my wiemy, że te rozwiązania są różne. I tutaj na slajdzie postaraliśmy się właśnie zebrać takie podsumowanie pomiędzy takimi usługami typowymi, świadczonymi przez usługę, przez centrum typu SOC, które bazują głównie na monitorowaniu, i porównując je z usługami takimi, które powinny być w ramach kompleksowej obsługi świadczonej dla bezpieczeństwa. I uważam, że skoro tego typu rozwiązania na rynku już są, tak, one funkcjonują, mamy potrzebę tu i teraz, bo są zagrożenia, tak, bardzo realne, się dzieją, kolejne szpitale są atakowane, to uważam, że dobrym pomysłem jest, aby na początku przynajmniej skorzystać z takiej gotowej usługi, która może być wdrożona w przeciągu tygodnia, dwóch tak naprawdę, przynajmniej ten bardziej podstawowy zakres ochrony. Jeżeli chcielibyśmy wejść tutaj w te aspekty bardziej już szczegółowe, związane z audytowaniem, z budowaniem procedur, postępowania, czy w przypadku incydentu, czy ciągłości działania, tak, w przypadku, kiedy coś przestanie działać, to wiadomo, że to będzie wymagało troszeczkę więcej czasu, ale ten obszar, o którym tutaj powiedziałem, tak, czyli ochrony zarówno końcówek, serwerów, serwera poczty, sieci, chmury, to jest coś do uruchomienia w przeciągu tak naprawdę dni, a nie tygodni. I uważam, tylko rozumiem, że z tego, że tak naprawdę po pańskiej wypowiedzi, że to do niczego nas nie doprowadzi, jeżeli nie mamy standaryzacji, da nam na krótki czas oddech, tak? Tak rozumiem. To jest tak. W związku z tym, że ta usługa jest gotowa i ona polega na czy instalowaniu agentów oprogramowania, czy też integracji z urządzeniami. Jednak w szpitalach są raczej stosowane takie rozwiązania, które są dosyć powszechne na rynku. Pewnie w niektórych przypadkach będą to bardzo niszowe rozwiązania i może być problem z integracją, ale jestem przekonany, że w 90% szpitali te integracje będą możliwe. To tego typu ochronę jesteśmy w stanie uruchomić szybko. Natomiast jeżeli będziemy się zastanawiać nad opcją budowy własnego centrum usług wspólnych, to potem, żeby optymalizować koszty utrzymania takiego centrum, a one nie są małe, to zdecydowanie standaryzacja. To jest coś, co jest niezbędne po to, żeby właśnie nie utonąć potem z jednej strony w kosztach, a z drugiej strony, żeby znacząco przyspieszyć reagowanie na potencjalne zagrożenia. Pan Maciej zna nasze szpitale, przynajmniej dużą część, i może nam powiedzieć, że ta standaryzacja jest konieczna, bo każdy ma co innego. No dokładnie. I wydaje mi się, że podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa w szpitalach też nie jest standardowe, tak? I tutaj mogą kryć się za nim różne potrzeby, różne cele. Często te kwestie są bagatelizowane, często są też powierzane, że tak powiem, firmom informatycznym, które zajmują się opieką nad siecią. Firma informatyczna w tym momencie, że tak powiem, zapewnia dyrektora szpitala, że ma wszystko pod kontrolą, a faktycznie okazuje się, że tak nie jest. Do czasu. Dokładnie. Do czasu. Panie Wierze, a co pan na to? Znaczy, ja zgadzam się całkowicie, że narzędzia są niezbędne. Znaczy, ilość zagrożeń, która ma miejsce w internecie, mówię tutaj o automatycznych, bo to nie jest tak, że za każdym razem, jak państwo są atakowani, to tam siedzi przy konsoli jakiś niedobry człowiek w kapturze i próbuje się do państwa włamać. To w większości to są całkowicie zautomatyzowane boty, które po prostu atakują kogokolwiek, starają się zaatakować kogokolwiek, byleby skutecznie.
I takich ataków to jest tak niesamowicie dużo, że nie da się nad tym wszystkim zapanować. Narzędzia są absolutnie niezbędne, tylko się pojawiają niekiedy pytania, co dalej, co później z tym wszystkim zrobić. Ponieważ urządzenia automatyczne, to szczególnie w sytuacji, w której nie będziemy mieli standaryzacji, o których my tutaj mówimy, w której każdy szpital będzie miał własne rozwiązanie, własne wersje po swojemu wdrożone w indywidualny sposób, to wszystko będzie powodowało największą zmorę ludzi, którzy się zajmują bezpieczeństwem, a mianowicie tak zwane fałszywe pozytywy, czyli fałszywy alarm. Wydaje się nam, że ktoś nas zaatakował. I co? Na samym początku gigantyczna panika, wszyscy biegają, może się pan domyślić, jesteśmy pod obstrzałem, ktoś nam za chwilę zaszyfruje dane, wszystko nam wykradnie i tak dalej, więc na samym początku może być jakaś wielka panika, nerwy, ale po kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset takich przypadkach sytuacja będzie zupełnie inna. Wszyscy się całkowicie przyzwyczają. Jeżeli chodzi o systemy, szczególnie te zautomatyzowane, to ilość fałszywych ataków, fałszywych pozytywów sięga 90%, czyli 90% rzeczy, które podnoszą nam ciśnienie, jest nieprawdziwe. I nie powinniśmy się tym interesować. Im mamy lepsze systemy, im większa standaryzacja, im więcej jest systemów, bo już nawet sztuczna inteligencja, ten słynny chat GPT, o którym Państwo mogą wiedzieć, on już jest wykorzystywany do zabezpieczania. Już dosłownie to rozwiązanie, konkretnie to rozwiązanie firmy OpenAI już zostało zaimplementowane też do systemów bezpieczeństwa. Więc im więcej jest systemów automatycznych, tym jakość będzie większa, ale i tak w ostatecznym rozrachunku pojawi się taka kwestia, że ktoś musi zrobić coś. I pojawia się pytanie, kto, co? I znowu wchodzimy do standardów. Jeżeli będzie tak, że każdy szpital ma... Dlatego ja jestem fanem, znaczy popieram bardzo rozwiązanie typu Centrum Usług Wspólnych, bo jeżeli jest problem, kto co ma zrobić, to albo każdy z Państwa będzie w tym momencie miał u siebie ludzi na podorędziu, którzy się znają na tych technologiach, albo może dojdą Państwo do wniosku, że można to jakoś skomasować. Ja myślę tutaj, jeżeli mógłbym wtrącić, jeżeli chodzi o ten false positive, tak, takie wychwytywania tego typu zagrożeń, które de facto nie są zagrożeniami, no to jeżeli są uruchamiane usługi, o których tutaj wspominałem, usługi typu MDR, no to one w pierwszej fazie działają w trybie typowego monitorowania, tak? Tam się nie uruchamia żadnych automatów, uczymy się środowiska, tak? I to też operator w tym momencie nadzoruje, tak? To wszystko i przez pierwsze tygodnie to sobie patrzymy, co się dzieje w danej infrastrukturze, tak? I dopiero kiedy odpowiednio skonfigurujemy system po to, żeby on wiedział, ok, że to nie był prawdziwy atak, prawdziwy przypadek zagrożenia, bo tak został tutaj później przeanalizowany i zinterpretowany, my przekazujemy takie informacje do systemu i potem on już tylko reaguje na te faktyczne zagrożenia i tych false positive'ów jest naprawdę mało. Tak naprawdę, jeżeli system jest dobrze wdrożony, natomiast on też żyje i to jest też jedna z kluczowych tutaj elementów, czy będziemy mieli Centrum Usług Wspólnych, które będzie to robiło, czy to podmiot zewnętrzny, tak jakaś firma, to jest system, który żyje, który cały czas my musimy uczyć. Tak naprawdę. Z jednej strony właśnie po to, żeby eliminować takie fałszywe ataki, a z drugiej strony, żeby te automaty, które my tam tworzymy, żeby one mogły skutecznie działać. Pojawiają się nowe zagrożenia, my przygotowujemy odpowiednie automaty, tak? Modyfikujemy. Tak? Te systemy mogą korzystać z zewnętrznych źródeł danych i to jest często kilkadziesiąt bądź kilkaset różnych źródeł danych o zagrożeniach i dzięki temu one potrafią naprawdę z bardzo dużą skutecznością wychwytywać te ataki i bardzo szybko i skutecznie reagować. Dobrze, panowie, ponieważ każdy z właścicieli szpitali po obejrzeniu tego materiału zadam jedno pytanie. Stać mi na to czy nie? To jest to, że mnie się podoba Bentley, o którym rozmawialiśmy, ale gdybym na niego zbierał, chodziłbym piechotą do dzisiaj. W związku z tym nim nie jeżdżę. I teraz pytanie, może jesteście w stanie powiedzieć, ile? Przykładowy, te szpitale prywatne średnio nie są duże. Zakładając stułóżkowy szpital, typowy stułóżkowy szpital, w jakich kosztach będziemy się obracać, mówiąc o pojedynczym zabezpieczeniu szpitala, a w jakich kosztach będziemy się obracać, jeżeli powiemy, że tworzymy Centrum Usług Wspólnych i gdzieś mamy też płacić miesięczne czy roczne opłaty. Czy ktoś z panów potrafi na to pytanie odpowiedzieć? Czyli ja mogę tutaj powiedzieć o przykładzie, jeżeli chodzi o taką kompleksową usługę, no to zazwyczaj opłata jest za końcówkę, tak, która jest chroniona, monitorowana. I to są opłaty na poziomie 100-kilkudziesięciu euro mniej więcej za końcówkę rocznie. Tego rzędu są tutaj opłaty. Jeżeli nie będzie to usługa bardzo kompleksowa, mogą być to rozwiązania trochę tańsze, tak? Jeżeli dorzucimy sobie... Ile końcówek według pana ma szpital stułóżkowy, który ma niewielką przychodnię?
No, myślę, że to będzie około 200 końcówek przynajmniej, bo to liczymy wszystkie komputery, liczymy wszystkie serwery, 200 końcówek, urządzenia sieciowe. Tak? Razy 150-200 euro rocznie. Mniej więcej, tak? Ten poziom tutaj kosztowy. Natomiast jeżeli chodzi o Centrum Usług Wspólnych, ono zdecydowanie uzasadnienie może mieć w sytuacji, kiedy my chronimy wiele szpitali, bo samo zbudowanie Centrum Usług Wspólnych, tak? Jeżeli będziemy chcieli zapewnić obsługę 24/7, a to jest kluczowa sprawa, tak naprawdę, załóżmy, że chcemy mieć, nie wiem, trzech operatorów jednocześnie, no to żeby zapewnić 24/7, trzech operatorów, uwzględniając urlopy chorobowe, to jest około 13 etatów, 12-13 etatów mniej więcej. Tak? I to mamy tego typu koszt miesiąc do miesiąca. I oczywiście, jeżeli to rozłożymy na tysiące końcówek, no to być może tutaj te koszty nam się zoptymalizują. Więc musimy tak naprawdę sobie to przeliczyć. Ja w tej chwili nie mam takiej analizy. Na to spojrzę troszeczkę inaczej, jeżeli mogę. Ja jeszcze już panu oddaję głos. A 30, to o czym pan powiedział, to szybko w głowie liczę, że to między 30 a 40 tysięcy euro rocznie dla niedużego szpitala. Zabezpieczenie w prosty sposób na tego cyberbezpieczeństwa. A Centrum Usług Wspólnych? Ja właśnie trochę inaczej bym dodał. Bo tutaj, jeżeli patrzymy na te usługi, to takie usługi, nawet jak MDR, to jest elementem składowym, który może świadczyć, który może wchodzić, jako być źródłem do dużego SOC-a. Czyli tutaj mówimy o tym, że to tutaj, o czym rozmawiamy, tak naprawdę to wszystko może być wykorzystywane przez SOC. SOC w rozumieniu zespół osób, które jest w stanie jeszcze patrzeć na te reguły pod swoim kątem, przez cały czas zbiorczo dla wszystkich szpitali patrzeć. Mówimy o czym dodatkowym. Technologia musi być. Technologia i tak musi być. Czy tylko to, chce pan rozszyfrować dla naszych widzów słowo SOC? SOC Security Operations Center, czyli zespół, który zajmuje się monitorowaniem bezpieczeństwa. Bo takie urządzenia... Czyli to nie jest to Centrum Usług Wspólnych. Bo to może być Centrum Usług Wspólnych. Tak, to może być Centrum. Czyli używajmy tego dla wszystkich znanego. Bo urządzenia automatyczne dla mnie, tak jak sobie państwo przypomną tą piramidę, którą pokazywałem, to są rzeczy, które są tanie i wygodne. To jest kwestia 2 tygodni i tam 100 euro za końcóweczkę. Mamy koszty, czyli tak, koszty są dla nas ważne, wygoda jest dla nas ważna, co dla nas nie jest ważne, mogą państwo samemu sobie przypomnieć, co tam zostało nam na trójkącie, co jest tym trzecim priorytetem, który w tym momencie poniekąd odrzucamy. Jeżeli mamy ochotę, jeżeli państwo podejmą tą decyzję, żeby iść, żeby naprawdę zabezpieczać swoje rozwiązania, tam to i tak jest potrzebne. To na dzień dobry nam jest potrzebne, ale potrzebujemy więcej. Potrzebujemy ludzi, którzy będą wiedzieli, co tam się dzieje w systemach, którzy będą w stanie na to zareagować, którzy będą w stanie pomóc zinterpretować te wyniki, bo te fałszywe pozytywy i tak będą. Poza tym będzie jeszcze taka kwestia, która jest jeszcze bardziej istotna może z punktu widzenia bezpieczeństwa, czyli tak zwane fałszywe negatywy, czyli rzeczy, które nie zostaną wykryte przez automat, a człowiek może siedzieć i nagle dojść do wniosku, mi tutaj coś brzydko pachnie. I to znowu jest nasze niekiedy wyczucie. Albo wiemy, że w tym momencie został zaatakowany, mają miejsce, na przykład w tym momencie mają miejsce bardzo interesujące ataki na Holandię. Ponieważ wiemy o tym, analitycy bezpieczeństwa wiedzą o tym, jak te ataki na Holandię wyglądają, a wiemy o tym bardzo często dzięki relacjom osobistym, no to możemy zobaczyć, czy przypadkiem my czegoś takiego u siebie nie widzimy. Więc my potrzebujemy... Panie rektorze, szybko liczę w głowie. To jest jeden człowiek, który na to patrzy i nadzoruje to. To musi pracować 24 godziny. Jeden etat to jest 3 osoby. Średnio taki informatyk będzie chciał 10 tysięcy. To jest 350 tysięcy rocznie trzeba przeznaczyć na samego człowieka patrzącego. Zespoły, które... Takie duże zespoły, które tak się określa, że mamy zespoły małe i duże. Takie zespoły duże, które się zajmują cyberbezpieczeństwem, to się liczy, że około 30 osób, czy powyżej 30 osób mają. Mają nawet, są zespoły w Polsce powyżej 100 tysięcy razy 30. Są ponad 100 osobowe zespoły w Polsce, które się stricte zajmują cyberbezpieczeństwem. Ale dlaczego teraz w tym momencie właściwie ten temat poruszam, dlaczego mówimy o etatach? Proszę państwa, z tego co się orientuję, to jest 150 czy 170 szpitali tutaj już zrzeszonych? Tak, no razem z obie organizacje to jest ponad 200. No to proszę państwa, mają państwo ponad 200 szpitali. Ja nie będę, nie zakładam, że absolutnie każdy z państwa ma ludzi, którzy są dedykowani do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, ale wiem, że niektóre szpitale tak mają. Wiem, że niektórzy z państwa mają wydzielone po prostu fragmenty etatów tak naprawdę na... które są zapewnione cyberbezpieczeństwo. A tak gdybyśmy policzyli średnio, może to trochę jest w nadmiarze, ale gdybyśmy spojrzeli na to, że jest państwa 200 szpitali, przyjmijmy, że w każdym szpitalu jest jedna osoba od bezpieczeństwa, czy za dużo, czy pół.
Panie profesorze, pewnie pół. To przyjmijmy, że jest pół. Proszę państwa, pewnie państwa pół. Dyspozycji jest 100 osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. To jest potęga. Tylko tak chcę państwu powiedzieć, to jest potęga. Mało który telekom tyle ma. Pojedyncze banki mają więcej osób, które naprawdę są zabezpieczone bardzo, bardzo. Myślę, że pan doktor nas przecenia. Te pół to jest informatyk. Nie wszystkie szpitale mają na etacie informatyka, a on nie jest specjalistą cyberbezpieczeństwa. To jest zupełnie nowa dziedzina, która się pojawiła. Więc myślę, że to nie jest... Czarteczka. To 50 osób. O, to prędzej. Być może, ale prędzej. Potężny zespół, który... I dlaczego to mówię? Potencjalnie państwo mają 50, możemy powiedzieć, 50 ekspertów od cyberbezpieczeństwa, tak patrząc po etatach. A czy państwo uważają, że są państwo bezpieczni? Teoretycznie jako stowarzyszenie. Mają państwo 50 osób. Naprawdę duże zespoły w Polsce, które się zajmują bardzo ważnymi sprawami, potrafią być mniejsze. A które chronią po prostu regularnie przed atakami bardzo zaawansowanymi. A państwo mają 50 osób do dyspozycji i tego bezpieczeństwa nie ma. Panie doktorze, nie mamy 50 osób do dyspozycji. Znam z praktyki pracę w szpitalu. Informatyk w szpitalu zajmuje się 1000 rzeczy innych, a na cyberbezpieczeństwie wcale się nie zna. A jak ma pół etatu, to w ciągu dnia pracy tej pół, 4 godzin, kiedy jest zatrudniony w szpitalu, musi zresetować holtera ciśnieniowego, zresetować holtera EKG, naprawić gastroskop czy tor wizyjny, bo coś się z nim stało, zaciął się system sprawozdawczości do NFZ-u lub zamówić odpowiedniej jakości komputer, który już się zestarzał, więc z tych informatyków nie zrezygnujemy. Ja myślę inaczej, panie doktorze, czy niezależnie od tego, że potrzebujemy szybko rozwiązań, na teraz. Stąd będę chciał naszych kolegów ze szpitali zaprosić na taką debatę, o której tu rozmawialiśmy, że musimy we własnym gronie zastanowić się teraz nad tym, mając informacje od panów. Ale nie wiem, czy nie będziemy też prosić przedstawicieli ministerstwa, który jest zainteresowany, który z nami dzisiaj tutaj rozmawia, żeby się ministerstwo może zastanowiło, czy nie warto byłoby taki zespół właśnie 100 czy 200 osobowy zrobić dla wszystkich szpitali, które się do pewnego standardu podłączą, czyli że te urządzenia będą miały standardowe, i ten standard wówczas będzie można podłączyć do centralnego systemu. Panie prezesie, 30 osób będzie dużo. 100-200 nawet. Osób, no, naprawdę więc, 30-osobowy więc, zespół powstanie, to będzie więc, potęga, która naprawdę wystarczy. Wystarczy. No więc może musimy apelować do ministerstwa, żeby to zrobiło i będziemy pewnie, czy do NFZ-u, żeby nam pomogło w tym, a dalej rozmawiamy o tym, jak teraz się zabezpieczyć pojedyncze szpitale, jak mają się teraz zabezpieczyć. Dokładnie. Ja myślę, że to jest jakby kluczem, tak, żeby sobie powiedzieć, co możemy zrobić tu i teraz, tak, bo jeszcze słowo uzupełnienia, jeżeli chodzi o tą usługę zarządzanego monitorowania i reagowania, to tam oczywiście są również ludzie, tak, to, że są automaty są od takiej pierwszej reakcji, tak, żeby coś zrobić, natomiast za tym tak samo siedzi człowiek i dlatego mówiłem, że przy założeniu są 3 osoby, na przykład w trybie 24/7 po godzinach, to się przekłada na kilkanaście etatów. I tak naprawdę, jeżeli się okaże, że automat czegoś nie wykrył, to jest człowiek, tak, który to widzi, który reaguje. I teraz troszeczkę się odniosę do tego, co pani mecenas powiedziała, jeżeli chodzi o dostęp do danych, bo tutaj operator, który jest w tym Centrum Usług Wspólnych, on może zareagować, jeżeli będzie incydent jakiś, automat nie zadziałał poprawnie, on może zareagować poprzez agenta, wysyłając odpowiednie komendy, czyli na przykład odizolować dany proces w komputerze, czy cały komputer od sieci odłączyć, czy na firewallu zablokować jakieś reguły i to może zrobić operator. Natomiast on nie ma bezpośrednio żadnych danych dostępowych do infrastruktury klienta, on nie może się zalogować użytkownikiem i hasłem, to jest tylko zrobione jako integracja na poziomie wdrożenia. W związku z tym szpital jest bezpieczny, tak? Cały czas nie ma dostępu do żadnych danych wrażliwych szpitala, wciąż bazujemy tylko i wyłącznie na takich metadanych, na logach i na wysyłanych poleceniach do agentów bądź zintegrowanych urządzeniach. I operator to robi, w związku z tym ja uważam, że to jest naprawdę bardzo wysoki, bardzo dobry poziom zabezpieczeń i on jest do uruchomienia w krótkim czasie. Dyskusja na temat Centrum Usług Wspólnych z całą pewnością może się odbywać, tak, równolegle i w niczym to nie przeszkadza, czy przy ministerstwie, czy jako osobna spółka celowa. To nie ma znaczenia, tak? To możemy sobie tutaj różne warianty wymyślać. Na pewno musimy zweryfikować, przeanalizować, ile szpitali byłoby gotowych w to wejść, tak? I na tej podstawie będziemy w stanie oszacować, czy finansowo
bardziej będzie się opłacało kupienie takiej usługi gotowej, czy też faktycznie budowanie takiego centrum usług wspólnych. Bo tutaj też no, musimy mieć świadomość, że zbudowanie takiego sensownego centrum usług wspólnych, które będzie w stanie na wysokim poziomie świadczyć takie usługi, to jest kwestia 2, może 3 lat. I oczywiście trzeba zakupić narzędzia, tak, odpowiednie, bo tutaj w ramach tej usługi, o której ja mówię, która jest na rynku dostępna, którą również możemy oferować, to jest na zasadzie subskrypcji. Płacimy. Kupujemy sobie na rok czasu, na przykład taką ochronę, nie podoba nam się, rezygnujemy po roku, tak? I nie ma żadnego problemu, szpital się nie wiąże. Jeżeli to Centrum Usług Wspólnych powstanie, zakupi jakieś urządzenia, jakieś rozwiązania, tak, systemy do ochrony, posiada je, ma. I teraz możemy sobie wyobrazić jeszcze inny wariant, że na przykład jakieś narzędzie zostanie skompromitowane. Że ono jednak, nie wiem, stoi za tym jakaś chińska firma, które zostało zakupione, tak, do zabezpieczeń. Stoi za tym jakaś chińska firma, która została określona jako tutaj szpiegująca, niewłaściwa. Zakaz jest używania tego oprogramowania. Takie Centrum Usług Wspólnych musi wymienić to oprogramowanie w całości. Jeżeli my kupujemy usługę, tak, to jest po stronie usługodawcy, jest dostarczenie odpowiednich narzędzi. Tak, z tym, że ten usługodawca przeniesie na nas potem ten koszt, więc ten koszt gdzieś się musi rozmyć, więc to niewiele zmieni. Usługodawca podniesie tylko cenę usługi. Tak. Ale rzeczywiście to, co pan mówi, że to trwa 2 lata, państwo współuczestniczyliście, uczyliście przy twórców takich centrum usług wspólnych i to też, tak jak pan to mówił, trwało 2 lata przynajmniej. To musi trwać, dlatego jeżeli chodzi o szybkie efekt, a w tym momencie prawdopodobnie część szpitali jest w takiej sytuacji, że musi mieć coś, cokolwiek szybko, no to centra usług wspólnych nie są złym pomysłem. Ja tutaj tak w trakcie, jak pan opowiadał się na samym początku, jak pan reklamował, jak działa MDR, nie wiem, czy pan zauważył, ale pan nawet sobie automatycznie zaczął opowiadać, zamiast mówić o nich, no to zaczął pan mówić, że to jest Centrum Usług Wspólnych, nawet tutaj jeszcze przed okazji, bo de facto to jest Centrum tak, Usług tutaj Wspólnych. Dlatego, że pan prezes jakby powiedział, żebyśmy się posługiwali. To jest w szerszym pojęciu tak naprawdę, tak, ponieważ te usługi wspólne są nie tylko dla tego sektora wybranej grupy, ale też, że tak powiem, iluś tam podmiotów, tak, którzy są zainteresowani. I to, co tutaj właśnie, na co ja chcę zwrócić uwagę, to jest taka kwestia, to jest kwestia własności Centrum Usług Wspólnych, ponieważ to, co można zrobić, albo państwo będą, bo państwo, tak nawet patrząc strategicznie, no z tym bezpieczeństwem, no nie uciekną państwo od tego. Po prostu trzeba będzie pilnować, w kolejnych latach będzie jeszcze gorzej, państwo się będą musieli dalej bronić, państwo i tak przez wszystkie następne lata będą musieli inwestować w cyberbezpieczeństwo. Po prostu, no niestety świat tak wygląda, że to państwo, że są państwo wskazani na to. I teraz pojawia się pytanie, czy płacić komuś, czy może samemu stworzyć, skoro państwo i tak to już będą musieli. I tutaj się pojawił ten temat dyskutowany też z panią mecenas, Centrum Usług Wspólnych jako spółki potencjalne, czy jakiegoś centrum, które by należało do państwa. Państwo by byli wszyscy współwłaścicielami, czy mieli swoje udziały w tym wszystkim. Państwo sami by pilnowali kwestie związane z jakością, bo to od państwa by zależało, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy będzie taniej, czy będzie drożej. Państwo by byli odpowiedzialni za kwestie związane z zaufaniem, bo tutaj pamiętajmy, znaczy co do zasady, tam nie ma żadnych danych, żadne informacje wrażliwe nie wychodzą nie wiadomo do kogo. Niezależnie co by państwo nie wybrali, czy jakiekolwiek usługi firm zewnętrznych, czy własne, tam usługi wrażliwe co do zasady, znaczy dane wrażliwe nie są przetwarzane. Ale jeżeli państwo by mieli wątpliwości, no to mogą państwo posiadać po prostu własną infrastrukturę. I ponieważ państwo są skazani na cyberbezpieczeństwo, no to czy to nie jest ten pomysł, żeby podjąć tą decyzję? Jeżeli państwo jest, bo jeszcze może taka jedna rzecz, Wojciechu. Bo ja nawet gdzieś tam w internecie jakieś można moje wystąpienia znaleźć, gdzie ja troszeczkę obśmiewam pomysły tworzenia soków wspólnych, bo jestem ostatnią osobą, która by proponowała państwu stworzenie soka jako pojedynczym szpitalu. Bo takich soków, po prostu firemka, która sobie buduje soka, zresztą prawdopodobnie niektórzy z państwa też mają własne zespoły monitorowania, z tego co się orientuję, takie osoby też uczestniczą tutaj w dzisiejszym spotkaniu, no to państwo wiedzą, ile z tym jest zmartwień. To naprawdę nie jest łatwa praca, zbudowanie takiego zespołu. Ale sok wspólny, czyli... Pojedyncza firma nie, ale jeżeli państwo mogą zrzeszyć potencjalnie do 200 szpitali, to naprawdę się zacznie państwo. Czyli z tej dyskusji wychodzi chyba i taki, wyłania się takie rozwiązanie, że na szybko trzeba zacząć myśleć o standaryzacji. Tak, obowiązkowo. O utworzeniu systemów
prostych systemów automatycznych cyberbezpieczeństwa w poszczególnych szpitalach, bo i tak dwa lata centrum, jeśli byśmy nawet teraz podjęli decyzję, nie ruszy, tego co z doświadczeń praktycznych, i myśleć o dużym SOK-u, czyli Centrum Usług Wspólnych robionych przez kogokolwiek, czy będzie to zewnętrzna organizacja, która będzie, na którą będziemy mieli pośredni wpływ, czy będzie to nasza organizacja, na którą będziemy mieli wpływ stuprocentowy. Na świecie widać już w tym momencie nawet taki trend do tego, żeby się zrzeszać. Nie każda organizacja może to robić bardzo łatwo. Niektóre mają ograniczenia, na przykład w sektorze bankowym są dosyć duże ograniczenia, ale i tak powstają organizacje, które są tak zwanymi ISO-kami, już nieważne, co to znaczy. W każdym razie i tak powstają organizacje zrzeszające, które wspomagają. Powstają w sektorze finansowym, mamy zespoły, mamy CERT Komisji Nadzoru Finansowego, w zbrojeniówkach w tym momencie budują się. Czyli takie może, zrzeszenie widać, czyli może na najprościej, skoro zaczynamy identyfikować problem i zaczynamy widzieć jakieś rozwiązania, to może te rozwiązania krótsze w postaci właśnie ustandaryzowania i prostego zabezpieczenia automatycznego, przygotowania się do centralnego, ale również apelowania do naszych władz, bo może to nie jest konieczne tylko dla sektora prywatnego, tylko w ogóle dla sektora ochrony zdrowia, żeby stworzyć profesjonalne, duże, wieloosobowe centrum monitorowania cyberataków w ochronie zdrowia dla Polski. Może to byłoby rozwiązanie i może tu powinniśmy się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Takie dyskusje trwają. Przepraszam, że przerwę, bo tutaj jeszcze tak odniósłbym się do pana dyskusji z różnego rodzaju osobami, o których wiem, no bo pamiętajmy, że te dane to nie są szpitali prywatnych, czy nie są szpitali publicznych, to są ciągle wspólne dane. Wspólne dane publiczne, tak. Nie ma prywatnego pacjenta. Centralne tylko rozwiązanie, wspólne rozwiązanie. Większość z Państwa być może też nawet było w swoim czasie leczona w kilku różnych placówkach, nawet prywatnych. Przecież te nasze dane są wszędzie. Wszędzie. Tak, więc to, o czym rozmawialiśmy przed programem, że nie ma prywatnego pacjenta, jest obywatel Rzeczpospolitej, którego dane są. Zresztą bardzo często różne znane osoby w Polsce z administracji, z życia publicznego zwracają się do sektora prywatnego z prośbą o wykonanie zabiegu, leczenie czegokolwiek i nie chciałyby, żeby te dane się też pojawiły na rynku. Albo nie chciałyby przerwanej operacji w trakcie. Albo w trakcie, dokładnie. Więc może powinniśmy o tym rozmawiać teraz i później będzie forum w Karpaczu, forum zdrowia, gdzie będą jak zawsze przedstawiciele ministerstwa w komplecie, gdzie ten temat też pewnie trzeba będzie poruszyć, żeby do tego jak najszybciej wrócić i przystąpić może do działania, a niezależnie standaryzacja i tworzenie na razie automatycznego nadzoru nad systemami i uczenie naszych pracowników w szpitalach bezpiecznego postępowania z komputerami, to o czym mówiliśmy kiedyś, czyli i ekrany, które są tylko dedykowane do patrzącego na wprost, nie wkładanie pendrive'ów, blokada gniazdek na pendrive'y w całym szpitalu i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że podstawą dyrektywy NIS, o której wspominałem na samym początku, tak, jest prowadzenie dynamicznej analizy ryzyka, tak? I ten kolorowy slajd, tak, który prosiłbym pokazać jeszcze w chwili obecnej, pokazuje różne obszary, tak, które musimy, że tak powiem, stale monitorować, tak, i musimy określać zarówno prawdopodobieństwo zagrożenia i potencjalne skutki. I taka ustawiczna analiza, dynamiczna analiza ryzyka, która jest wspomagana właśnie narzędziami informatycznymi, to są ryzyka związane właśnie z ochroną danych, o których pan prezes wspomniał, tak? Czy też zapewnieniem ciągłości danych, czy bezpieczeństwa informacji właśnie w tych trzech domenach, to jest zdecydowanie niższy koszt niż sam koszt implementacji zabezpieczeń i od tego tak naprawdę powinniśmy zacząć, tak, wystartować, bo to są koszty rzędu, nie wiem, kilkunastu, 20 tysięcy złotych na przykład, nie wiem, w ciągu roku. I możemy, że tak powiem, monitorować nasze organizacje i budować tą własną świadomość.
Tak, no myślę, że temat nie wyczerpaliśmy, bo temat jest ogromny i ciągle powiększający się, bo to jest wszystko świeża działalność przestępcza, która nas dotknęła chyba razem z wojną generalnie i dotyczy obszarów głównie wschodnich, ta agresja na systemy, przynajmniej w szpitalach. Także do tematu pewnie jeszcze będziemy wracali. Teraz w przyszłości musimy spotkać się z kolegami ze wszystkich szpitali. Pan jeszcze, doktor, chciał dodać coś? Tak, no ale na zakończenie taką jedną myśl. No to proszę. Już to jest ten moment. Tak pomyślałem, żeby Państwu jeszcze jedną taką analogię przedstawić, bo z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa to jest tak samo jak z zapewnieniem zdrowia. Czy się Państwo nad tym zastanawiali, ale po prostu to jest dokładnie tak samo, czy bardzo są podobne analogie, ponieważ no, chcemy być zdrowi, tak samo jak chcemy, żeby nasze dane były bezpieczne. Jak to zrobić? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, żebyśmy byli zdrowi, nie pijemy, nie palimy, nie jemy zbyt dużo słodyczy, ruszamy się, równoważona dieta i tak dalej. Państwo dużo lepiej ode mnie są w stanie wymienić całą kolekcję czynności. Dokładnie w taki sam sposób tutaj, szczególnie z Panem, możemy do tego podejść. Jesteśmy w stanie wymienić, takie narzędzia są potrzebne, w taki sposób trzeba poszczególne techniki, poszczególne systemy ochronić. Jeżeli tego nie zrobimy, pojawia się w przypadku naszego zdrowia zawał, udar, poważna choroba. I co wtedy? Tak. Wtedy jest za późno. Dokładnie tak samo jest w cyberbezpieczeństwie. Jeżeli na samym początku, dlatego ja dążę do tej standaryzacji, jeżeli na samym początku Państwo zadbają o fundamenty, to potem być może będzie można mniej wydawać na bezpieczeństwo, na monitoring, na ryzyko. Czyli tu się plus teraz właśnie zainwestować w prewencję tak naprawdę, a nie czekać, aż się coś wydarzy, bo nawet dla zobrazowania możemy sobie wziąć taki przykład, załóżmy wycieku danych, tak, i potem jakichś pozwów, które będą. No załóżmy dla przykładu 100 pacjentów, tak, po 100 tysięcy każdy tutaj składa swoje roszczenie, tak, do sądu. Panie doktorze, to wiemy, bo w tej pierwszej części myśmy o tym mówili, to zresztą jest zapisane tutaj w tym dokumencie, że były na parę milionów dolarów żądania napastników. Czyli pierwszym krokiem tak naprawdę będzie to, żeby kadra zarządzająca szpitalami wiedziała, że jest to niezbędne tak naprawdę i znalazła na to fundusze. I te fundusze muszą być cykliczne. To nie jest jednorazowa inwestycja tak naprawdę, tylko ona z roku na rok muszą być odpowiednie fundusze na to przeznaczane. I to jest bardzo ważne, żeby gdzieś w strategię rozwoju szpitala tak naprawdę wpisywać cyberbezpieczeństwo. Tak jest. Proszę Państwa, w takim razie dziękuję panu Pawłowi Mesiarzowi z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję panu doktorowi Jakubowi Syta z Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa Akademii Morskiej w Gdyni, panom Maciejowi Wiśniewskiemu i Adamowi Majewskiemu z naszym partnerom z firmy Comanord i przede wszystkim naszej stałej współpracownicy, pani mecenas Forta-Karasińskiej, za wyjaśnienie nam, co możemy, a co musimy zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i członków Medycyny Prywatnej na nasze strony internetowe i do YouTube'a. Do zobaczenia i do usłyszenia przy następnej okazji. Dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do widzenia.